Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. No i ja muszę coś tutaj zrobić, bo nie może być tak, że jakieś parkingi lotniskowe po prostu korkują mi całe miasto. Także ja się pozbywam. Ta droga do usunięcia, oczywiście to się teraz nie uda. Także spróbujmy tutaj może postawić jakiś znak. Chyba znaku też nie postawimy, ponieważ jest troszkę za mało miejsca. Więc może ja to spróbuję zrobić troszeczkę inaczej. Postawimy znak w tym miejscu oraz jakoś w tym miejscu, żeby tutaj w ogóle samochody nie wjeżdżały. No bo w razie czego, to one mogą przejechać tędy, także to nie będzie problemem. No a musimy opróżnić tę drogę, chociaż ci to się raczej tego znaku nie słuchają, także może ja postawię jeszcze coś tutaj. No a czekając, aż oni mi stąd poznikają, to chciałbym wam jeszcze pokazać coś, co znalazłem, czyli ten przystanek, nieosiągalny z żadnego budynku mieszkalnego ani fabryki. Także oni po tych drogach jednopasmowych tutaj nie mogą chodzić, a ja tam mam podłączone tylko do parkingu. Także przydałoby się wyjechać jakoś stąd, o ile to jest w ogóle możliwe. No a jak nie, to to możemy wyburzyć i teraz wychodzimy sobie w ten sposób i łączymy się na przykład tutaj. Czy uda się jakoś to z powrotem podłączyć? To znaczy coś tu było na chwilkę zielone, ale może ja spróbuję to zrobić troszkę inaczej, czyli podłączymy się na przykład do tej ścieżki tutaj. No i teraz uda się podłączyć to jakoś tak. Nie coś takiego, tylko ja bym się chciał podłączyć tu. Okej, super, no i to też możemy podłączyć. Także zobaczmy teraz, czy możemy gdzieś podejść tylko na te dwa parkingi. Czyżby ten chodnik, który ja podłączyłem tutaj, to on też nie jest jakoś z niczym połączony? A spróbujmy zrobić coś takiego? No i od razu lepiej. Dobra, dobra, czyli to w ogóle nie działa, także ja się tego pozbywam. No i co? Musimy to podłączyć na przykład jakoś tak. Teraz widziałem, że ktoś sobie tędy przeszedł i może w takim razie zrobimy jeszcze takie połączenie, ponieważ to też pewnie nie działa. Okej, i jeszcze jedna rzecz, czyli ja bym w ogóle wziął sobie tę linię i na tym przystanku 10, czyli tym, zrobimy tylko wysiadanie, a wracając na 9, oni będą wsiadać. To będzie miało większy sens. Ponieważ tutaj, no to jest już końcówka linii, po co by oni mieli jechać, jakoś to tam objeżdżać, żeby wysiąść tu? No, bez sensu. Także chcemy coś takiego i jeszcze jedna poprawka, którą oczywiście zauważyliście, żebym zrobił, bo my to teraz mamy odwrotnie niż w poprzednim odcinku. Teraz można tutaj normalnie wsiadać, ale na granicy nie można wysiadać. Także jak ktoś już wsiądzie, no to musi móc wysiąść. To jest jedna linia, ta na kraje zachodnie. I weźmy jeszcze kraje sowieckie i tutaj zrobimy podobnie. Czyli jak już dolecieliście do granicy, no to oczywiście możecie tam wysiąść. Dobra, mamy to. Teraz już chyba powinno być wszystko dobrze. Dobrze, także wróćmy do tych naszych parkingów i spróbujmy rozciąć tę drogę. Teraz jest mniej tych pojazdów, także powinno się udać. Pozbywamy się tego też. Okej, to się udało i tego też się mogę pozbyć. Niech oni korzystają z tego wjazdu albo gdzieś tutaj. Więc teraz możemy się pozbyć tych znaków i niech tutaj sobie normalnie te ciężarówki jeżdżą. No i pięknie. Co ja tutaj jeszcze widziałem? Stąd jest problem z wyjazdem i my tu nie mamy żadnych znaków, to znaczy mamy dwa osobne skrzyżowania. Więc ja to może sobie połączę i spróbujmy to obrócić tak, żeby główna droga no to była ta na wprost. No a jak to mi się nie uda, to ja sobie to ustawię ręcznie. Czyli na 6 powinien być zakaz wjazdu. Nie, tutaj musi być droga główna. Zakaz wjazdu to musi być na 5. Na 4 ustąp pierwszeństwa i tam na 1 jest już dobrze. Także to możemy sobie zamknąć, to znaczy ja bym chciał to zaakceptować. Skrzyżowanie wymaga dwóch dróg z pierwszeństwem. Chwila, jeszcze coś. Na 3 musi być pierwszeństwo. Okej, teraz działa. Dobrze, przechodzimy dalej do naszej siedziby partii komunistycznej, ponieważ tutaj to ja bym chciał włączyć badanie kampanii reklamowej w krajach zachodnich. Ostatnio robiliśmy w sowieckich, no to teraz ściągnijmy turystów z zachodu. No a skoro już jestem przy takich badaniach, to możemy jeszcze wejść na Uniwersytet Medyczny, ponieważ tutaj to ja mam jeszcze mnóstwo tych badań nieprzebadanych. Idziemy jeszcze tu zobaczyć, co słychać w tej fabryce samolotów. Jest produkowany kolejny Tu-154. Niestety jest tak trochę mało tych pracowników. No to mi się nie podoba. A jak wygląda sytuacja w tej fabryce? No tutaj jest ich po prostu za dużo.
Także zróbmy, żeby tutaj była setka. No i też możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ ja tych autobusów to tutaj mam zdecydowanie za dużo. Więc na tym pociągu, na tym składzie pojazdów możemy sobie wybrać, żebyś ty brał co chcesz. Czyli musimy to odznaczyć i on teraz powinien coś tam załadować. To znaczy autobus chyba mu się po prostu nie zmieścił. No ale dobrze, on teraz pojedzie na granicę, wróci i załaduje sobie autobusy. Co jeszcze możemy zrobić? Na przykład fabryka pojazdów szynowych. Ona w tym momencie już nic nowego nie wyprodukuje. No a ta kolejka metra, która jest tutaj podpięta, to się po prostu marnuje. Ja i tak już nie chcę mieć więcej ich tam, ponieważ jest ich serio za dużo. Także ja bym trochę zmienił ten rozkład jazdy. Usuwamy lokomotywownię, wymagane co najmniej dwa przystanki, ok. Także najpierw możemy sobie podłączyć tutaj ten skład celny, a tej lokomotywowni w takim razie się pozbędziemy. Na składzie celnym ma być wyładunek pociągów. No i ja muszę jeszcze ten pociąg uruchomić, ponieważ on tak sam z siebie nie pojedzie. Kliknijmy sobie na skład celny, jedź do przystanku. Dobra, także zarobimy tam jakiś milion, zawsze coś. Też widziałem, że skończyły się jakieś badania. Najprawdopodobniej to będą te z Politechniki, ponieważ one to nie są jakieś super skomplikowane. No zgadza się, także puszczamy kolejne badanie, czyli kampania w krajach sowieckich. Dalej, wracamy jeszcze raz tutaj do tego nowego miasta, do tej fabryki samolotów, ponieważ ja bym chciał ten samolot już wysłać. Więc pokażcie mi listę linii, lista linii powietrznych. Ja bym kliknął w tę linię do krajów sowieckich, przypisujemy linię do pojazdu, do tego samolotu. Pojazd jest przypisany do miejsca pracy. W sensie, jak jest przypisany? Przecież on jest wyprodukowany i on nic tutaj nie ma. No bo bez sensu byłoby teraz tworzyć jakąś nową linię, po prostu z tamtego lotniska gdzieś na granicę. Chyba że ja muszę zrobić inaczej. Po prostu kliknąć na niego, zmienić zajezdnię, wysłać go na tamto lotnisko i dopiero wtedy będziemy mogli przypisać tę linię. No ale tutaj to pojawia się komunikat, że żaden z pojazdów nie może zostać wysłany do tego budynku. Budynek nie jest odpowiedni jako zajezdnia albo miejsce pracy dla tego pojazdu? Co? Dlaczego? Coś to nie chce działać, a gdybym ja po prostu stworzył nową linię, czyli stąd, no oczywiście możemy, no i lećcie w takim razie do krajów sowieckich. To musimy teraz uruchomić, no i może ja sobie tę linię przepiszę ręcznie, czyli włączymy sobie teraz też to okienko. No i jak to tutaj wygląda? Na terminalu ma być ładowanie tylko turystów, wysiadać mogą wszyscy. Potem na granicy wysiadać mogą też wszyscy, a ładujemy wszystkich poza robotnikami. No i w tym momencie stało się to, co chciałem zrobić, czyli po prostu mamy dwa pojazdy na jednej linii. Czemu się tego wcześniej nie dało zrobić? Nie mam pojęcia. Możecie napisać w komentarzu, jeśli wiecie. No dobrze, także teraz tych turystów powinno być jeszcze więcej, a ja może bym naprawił to, co zepsułem tam z dwa odcinki temu, czyli te pola. No bo one w tym momencie to nie są nigdzie przypisane. Tylko może tutaj nie będę stawiał jakiegoś takiego wielkiego kołchozu, bez przesady. Weźmy na przykład taki średni, też powinien wystarczyć. No i zobaczmy, jakby go tutaj można postawić. Po prostu jakoś do kratek przy drodze. No i ja tutaj gdzieś chyba te pojazdy z tego poprzedniego kołchozu odstawiłem, co nie? Tak, zgadza się, w tej zajezdni mamy traktory, jakieś tutaj kombajny. Więc to oczywiście wykorzystamy, weźmy sobie to, zmień miejsce pracy i klikamy tutaj. Także teraz ja sobie jeszcze przeniosę te pozostałe. Więc te cztery pojazdy przeniesione, ale ja jeszcze gdzieś je tutaj miałem. Właśnie, wybudowałem specjalnie taką zajezdnię. Ale tutaj to będzie prościej, ponieważ możemy zmienić po prostu miejsce pracy wszystkich pojazdów, no i kliknąć sobie teraz tutaj, także one zaraz powinny przyjechać. Tylko jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli ten nawóz. Ja tu gdzieś miałem dystrybucję nawozu. To jest w tym miejscu, także dodajemy nowe połączenie i jedziemy sobie do tego nowego kołchozu. To się powinno raczej samo ustawić, zgadza się, 90%. Możemy ustawić konkretnie, nawóz wpłynie. No a czy ja czegoś tutaj jeszcze będę potrzebował? Tak, paliwo. Więc paliwo to my bierzemy z tego miejsca. Mamy jeszcze trochę tutaj miejsca, 13 na 20 i przypisujemy to tutaj. Także teraz chyba powinno być wszystko.
wszystko. Jest paliwo, jest nawóz, płody rolne, no to musimy poczekać. Ale widzę, że już tutaj zaczynają. Ja bym tutaj może jeszcze na przykład przedłużył tę drogę, tylko włączmy sobie kratki. Jedziemy tutaj jakoś równiutko po tej linii. No i dokąd dojeżdżamy? Bo kawałek dalej, to my w sumie już mamy las, więc jednak nie chciałbym mieć tych pól w lesie. Spróbujmy na przykład coś takiego postawić tutaj, dalej i jeszcze jedno. No i tu już są drzewa, no ale dobra, coś jeszcze zmieścimy, także ostatnie takie pole. Powinno być dobrze, a teraz sprawdźmy jeszcze, czy to się przypisało. Chyba tak, tak jest. Okej, tylko że problem jeszcze będzie taki, że my tutaj nie mamy krytych ciężarówek. Ja to normalnie robię tak, że stawiam sobie osobne centrum dystrybucyjne na te ciężarówki. No ale pytanie, czy w takim przypadku, jak tutaj jest tylko kilka tych pól, czy ja na pewno będę to potrzebował mieć osobno? No bo w tym momencie to niby maszyny pracujące w kołchozie 4, ale zaraz powinno być ich troszkę więcej. O ile tutaj dotrą przez ten korek? Czy one w ogóle wyjechały stąd? Tak, tutaj jest pusto, ich tutaj już nie ma, więc no po prostu czekamy. Ale czekając, mogę sobie tutaj coś policzyć. Ponieważ pisaliście mi kiedyś w komentarzach, że powinno być tyle traktorów, tyle tych kombajnów, ile pól. My w tym miejscu mamy 6 takich pól, także może być trochę ciężko. No bo w tym kołchozie to my mamy tylko 12 miejsc, więc chyba jednak takie centrum dystrybucyjne na te ciężarówki się przyda. Coś takiego zmieści 5 pojazdów, no wolałbym 6, a może nawet więcej, ponieważ ja bym chciał te płody rolne zwozić na przykład bezpośrednio do tego dużego silosa. No bo tutaj to my mamy linię kolejową, mamy produkcję jedzenia, produkcję alkoholu, też wszystko jest podpięte, żeby stąd brać gdzieś dalej. No i przy okazji, jak już przy tym jestem, to mogę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo widziałem, że mi pisaliście w komentarzach, że tutaj nie ma torów. One są, tylko po prostu jakoś, nie wiem, graficzny błąd, no coś takiego. Zasypały się jakoś pod ziemią, ale to powinno wszystko tutaj normalnie działać, także tym się nie przejmujcie. Mogę wam to nawet pokazać jakoś w ten sposób. No, nie zrobię tutaj nowych torów, bo one już są. Dobra, także zostawiamy to i wracamy do tego centrum dystrybucyjnego. Czyli bierzemy takie średnie centrum i czy ono mi się tutaj jakoś teraz zmieści? No bo nie chciałbym go stawiać na pewno tutaj. W tym miejscu, kto wie, może będzie kiedyś jakiś dodatkowy pas. Także wydaje mi się, że będziemy to musieli postawić po prostu gdzieś tutaj na tyłach. No okej, niech będzie. Coś takiego. Doprowadzimy sobie tutaj taką zwykłą polną drogę. Przejeżdżamy jakoś tak, łączymy się teraz tutaj. Ale ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą. Czy na przykład nie zrobić jakiejś drogi tędy, żeby właśnie było tutaj łatwiej podjechać? No bo jak ta droga wygląda w tym momencie? Musimy wyjechać tędy, przejechać przez ten most, potem przez miasto, dalej przez miasto i dopiero w to miejsce. No tak naprawdę nie jest to jakaś straszna droga. Okej, niech im będzie, tylko w takim razie, żeby to działało trochę szybciej, to ja na przykład tutaj zrobię jakiś asfalt, no i w tym miejscu też można zrobić coś takiego. Tam dalej już nie. Teraz kupujemy. Także za ruble to ma być zamknięta skrzynia. Sortujemy po pojemności i to będzie ta. No i takich to ja bym chciał mieć na razie 6. Budynek bez zasilania, brak zadań dla pojazdów. Już się tym zajmujemy. Zadania. Zacznijmy może od tego, żebym potem to miał na wierzchu, na górze. No i teraz nieważne ile tych pól będzie, one już tam będą na dole. Tylko że silos to ma być budynkiem docelowym. Tutaj możemy sobie ustawić po prostu 90%, a na polach no to 0. Okej. A jeśli chodzi o prąd, to czy my mamy miejsce jeszcze przy tym transformatorze? Zobaczmy, czy ja bym coś takiego zmieścił. Oczywiście. Pełno miejsca tu jeszcze jest. Też te budynki raczej dużo prądu nie będą potrzebowały, także przejdziemy chyba jakoś pod ziemią. Jeszcze zobaczymy. Zależy jak się tutaj zmieszczę. No bo przy polach to na pewno się zwykłe przewody zmieszczą, ale tu to może być problem. Może być ciężko. Więc ja to może zrobię tak pół na pół. Dotąd przejdziemy sobie pod ziemią i teraz możemy wziąć nawet coś takiego. Zaczynamy z tego miejsca. Gdzie to dokładnie jest? Tam. Także trzeba by przejść jakoś tak. Teraz obok tego budynku. Mam nadzieję, że w ogóle się tutaj zmieścimy. Tutaj niby się da i teraz obok tego. Okej, na szczęście. Więc przechodzimy tak i teraz jeszcze kawałek dalej i jak najbliżej drogi i stąd dotąd. Także teraz już ten prąd powinien być. A prąd mi będzie potrzebny, żeby oni mogli tankować te pojazdy. Dodajemy nowe połączenie i klikamy sobie tutaj. No dobrze, także chyba to wszystko, jeśli chodzi o naprawę tych pól. A ja bym się przyjrzał jeszcze temu. No niestety, tyle ich tutaj jeździ i na tym skrzyżowaniu są problemy.
A czy wy nie moglibyście na przykład skręcać jakoś tutaj, objechać rondo i tędy jechać już prosto główną drogą? Wydaje mi się, że tak by było prościej, więc trzeba was po prostu zniechęcić, żebyście za bardzo nie chcieli tędy jeździć. Wystarczy tak naprawdę, że ustawimy tutaj 70, co nie? No bo domyślnie na takiej drodze jest 110, także raczej wszyscy powinni jechać tam. Tylko że problem jest jeszcze w tym, że tutaj co kawałek jest skrzyżowanie, a taki znak, no to obowiązuje tylko do skrzyżowania. Więc będzie to trzeba postawić jeszcze tu, niestety nigdzie tu się nie da, ponieważ są jakieś połączenia, no bez przesady. Ja rozumiem, że jak jest droga, no to się nie da, ale jak chodnik jest, nie można znaku postawić. Okej, postawimy go w takim razie tutaj, kolejny w tym miejscu, dalej na przykład coś takiego i potem już skrzyżowań nie mamy. Więc teraz powinni jakoś chętniej wybierać tę drogę. Oczywiście możemy też ustawić te znaki w drugą stronę, więc przejeżdżamy sobie tak, później coś takiego, w tym miejscu niestety się nie zmieścimy, dalej też nie, no a tu to już będzie bez sensu, ponieważ dalej mamy skrzyżowanie. No dobrze, także tyle teraz mogę tutaj zrobić. Ale przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, czyli że źle to podłączyłem. Tutaj nie ma być silos, tylko mamy ten taki punkt rozładunkowy, tak? Tak to się jakoś nazywało? Terminal towarowy. No właśnie, więc dajmy tutaj wyładunek 90% i tylko płodów rolnych. Tak będzie dużo szybciej, żeby nie podjeżdżali jednak prosto pod to. No a skoro jesteśmy w okolicach, to możemy sobie uzupełnić jeszcze tutaj, ponieważ kiedyś to tędy szły chyba te przewody wysokiego napięcia, zgadza się? No właśnie, coś tu takiego było. No ale teraz już tego nie ma, więc moglibyśmy postawić jeszcze więcej tych bloków. Mam tylko nadzieję, że one tutaj mają jakiś sensowny zasięg do metra. 340 metrów, więc jak się postaram, to z tych nowych bloków też powinno się dać tam podejść. No i to chyba było coś w tym stylu, tak? No raczej tak, chociaż tam akurat mamy jakieś większe te budynki. Może na przykład coś takiego, to też jest jakaś taka mniejsza wersja. No sprawdziłem wszystkie te, które tutaj mamy, ale żaden z nich nie jest aż taki duży. To? Nie, to nie jest to. Takie budynki to my mieliśmy tam na końcu świata. Może to będzie coś z tej kategorii? No dobra, mniejsza z tym, nie mogę tego znaleźć, więc po prostu weźmiemy sobie taki budynek. Włączmy tylko przyciąganie do kratek, chociaż z tego co widzę, to tutaj przyciągania wcześniej nie było, więc zróbmy może podobnie. Czyli to by było mniej więcej jakoś tutaj. Później. Czy zmieścimy się z kolejnym tu? Teoretycznie się zmieścimy, ale to będzie wszystko tak strasznie ciasno. Więc zrobiłbym na przykład coś takiego i teraz dalej, to już możemy to stawiać z przyciąganiem do kratek. Może być na przykład tu, z takim lekkim przesunięciem i teraz idziemy, no i tutaj. To będzie musiało być coś takiego. Kolejny budynek mógłbym postawić tu, ale obawiam się trochę, że nie będzie zasięgu, więc sprawdźmy może jak to teraz wygląda. 414 metrów. No dobra, nawet to działa. Ale ja bym i tak wolał pomyśleć tutaj o jakimś skrócie. Wcześniej tylko podłączę sobie te budynki, żeby stąd mi tutaj jakoś nie pouciekali. Chociaż nawet nie mieliby jak uciekać. Nie ma wyjścia, nie ma ucieczki. No cóż, robimy tak. Teraz mam nadzieję, że to zadziała, ale chyba niestety nie. No niedobrze. Także trochę rubli zmarnowałem, musimy to wyburzyć. No i taka ścieżka to musi być po prostu kawałek dalej. Tylko czy zmieścimy się obok tej podstacji? No powinniśmy. Dojdę tylko dotąd, ponieważ tutaj, no to już tak nie przejdziemy. Będzie trzeba i tak wrócić na tę kratkę. To może inaczej. Zacznijmy w takim razie stąd, zróbmy to do kratki i teraz takie ładne przejście. Teraz te budynki będzie się dało połączyć. Możemy oczywiście jeszcze stąd podejść sobie kawałeczek dalej. Już ludzie zaczęli wychodzić. Podłączamy jeszcze to dalej w tym miejscu i tu bym się chciał połączyć. No dobra, niech będzie tak. Ale ja bym i tak jeszcze zrobił takie przejście, dalej dotąd, ten budynek też możemy podłączyć. Kolejne przejście, na przykład jakoś tutaj, to możemy podłączyć. No i w tym miejscu też możemy zrobić ścieżkę, pewnie. Przejdźmy tak, teraz łączymy się tutaj, z drugiej strony też, może być tak. No i te budynki też bym tutaj jakoś z tyłu podłączył. No dobrze, więc teraz jeszcze jakiś skrót, tak? I ja bym go zrobił na przykład jakoś stąd. Przejdziemy sobie tak,
ominiemy ten budynek, może bez przyciągania, dalej, tędy, obok tego przedszkola, czy to jest sklep? Nie poznaję tych budynków, to jest przedszkole, dobra, dobrze mówiłem, idziemy dalej. Z tego miejsca wychodzimy jakoś tak, ale obawiam się, że do tego się nie podłączymy, chociaż kto wie, gdybym ja to zrobił na przykład jakoś tak, no nie, nie ma szans, nie przeciśniemy się, ale przeciśniemy się na przykład tutaj, dokładnie, teraz coś takiego, no i zobaczmy jak to teraz wygląda. Do tych budynków da się podejść, dalej 414 metrów, więc dużo się nie poprawiło, ale powinno być lepiej na przykład w tych budynkach, w tych okolicach. Możemy jeszcze ewentualnie zrobić coś takiego, żeby bliżej było, ale to już naprawdę taki drobny skrót, no i w takim razie trzeba by też zrobić coś takiego. Ale tych chodników tutaj. No i zobaczmy teraz, jak to wygląda. 393 metry, także troszeczkę zyskaliśmy. Bardzo dobrze, więc teraz możemy postawić na przykład jeszcze jeden budynek, właśnie tutaj jakoś po drugiej stronie. A czy chcemy coś tu? No to już serio, niebezpieczna odległość. Wiecie co? Może już nie. Tutaj, to ja mogę postawić na przykład jakiś parking. Tak będzie dużo, dużo lepiej. Stawiamy go tu. No i parkingi, to możemy też dać na przykład tutaj. Tylko może nie taki duży, tylko ja bym skorzystał z czegoś takiego. Jeden w tym miejscu, dalej drugi i jeszcze trzeci. A po tej stronie coś takiego wciśniemy tutaj bokiem, powinno się udać. Przy parkingach oczywiście chodnik, dochodzimy sobie tu, teraz stąd na przykład jakoś w okolice tej linii i stąd do tej głównej ścieżki. Tego nie podłączę, ale podłączę to. Możemy zrobić wyjścia też tutaj z tyłu, no i obowiązkowo podłączyć te parkingi. No i jeszcze tylko ta końcówka, także podobnie jak po drugiej stronie, wychodzimy sobie tak, łączymy się tutaj i możemy jeszcze coś tutaj spróbować połączyć. Dobra, tyle tych połączeń wystarczy, ale jeszcze chciałbym na przykład przejście mieć w tym miejscu i na przykład między tymi blokami. Tak naprawdę możemy zrobić jeszcze coś takiego, chociaż coś to tak dziwnie przyciąga. Dobra, niech będzie tak. No i w sumie tutaj też by można. Zawsze będzie to łatwiej wyjść. No i nie możemy zapomnieć jeszcze o tych parkingach. Przecież takie coś, tędy, dochodzimy sobie tutaj, łączymy bloki z tyłu, łączymy też ten parking, raz oraz dwa, tutaj do chodnika, no i coś jeszcze tędy pomiędzy, takie coś, nawet się udało zrobić cztery, więc jeszcze takie coś, no i może być tu. No i z tego budynku jeszcze takie wyjście. To już powinno być wszystko. Teraz przejdźmy jeszcze do tej drogi, ponieważ widzę, że jakieś tutaj są drobne problemy, także ja bym chciał, żeby główna droga była jednak na tym zakręcie. Dalej, w tym miejscu, główna droga idzie tędy. Co my tu mamy ustawionego? Nie, nie, nie. To mi się chyba ustawiło przez przypadek, chociaż ciekawe, bo karetki mają dzięki temu pierwszeństwo. Ale zostawmy to jednak tak, jak powinno być. Tutaj na tej polnej drodze też może być. Żeby nie było, że nie stawiam jakichś tutaj atrakcji dla mieszkańców, to postawimy sobie takie duże boisko. Tylko gdzie ono mi się teraz zmieści? Chyba będzie gdzieś trzeba tutaj za tą gwiazdą. No dobra, może być coś takiego. I zobaczmy jeszcze może na coś innego. Może na przykład taka hala sportowa. No to jest duże, ale z tego mogliby też korzystać mieszkańcy i turyści. Mamy metro, mogą sobie podjechać, więc ja bym to postawił na przykład tutaj za tym parkingiem. Idziemy z takim chodnikiem tędy, dalej to podłączamy, parking podłączamy i te wszystkie tutaj trzy wyjścia. Dobra, dobra i możemy zrobić jeszcze na przykład wyjście tutaj, takie jedno. Może już bez przejścia na tę polną drogę, to by było bez sensu i jeszcze przejdźmy sobie tak i na przykład tak. Może jeszcze na przykład coś takiego małego. Zmieścimy to sobie na przykład tutaj. I może jeszcze jedna rzecz, takie boisko na przykład przy tym parkingu. Oczywiście, może być. A pokażcie mi, czy wy czegoś chcecie? Nie, po prostu zadowoleni. Nic nie ma, żadnych problemów. To znaczy samo zadowolenie wynosi 58%, ale jest jedzenie, jest zdrowie, sport też jest, kulturę mamy. Świetnie, to mi się podoba. Ale coś bym tu jeszcze wstawił w środku. Na przykład jakiś pomnik, a poza pomnikiem też jakieś drzewa. Zobaczmy na coś takiego. Czy tu mi się takie zmieści? Idealnie, mamy to. Dalej, dalej, czy coś jeszcze? To znaczy, nie wiem, czy tu jest aż tak dużo miejsca, żeby wstawiać jakieś takie godło. Jeśli chcielibyśmy coś takiego, no to może na przykład przy tej hali sportowej. No i to będzie lepsze miejsce. Widziałem komunikat, że za dużo przestępców? Gdzie są takie rzeczy? Gdzie to się dzieje? W tym mieście, tak?
23 zgłoszone naruszenia prawa, które nie były rozpoznane. Co tu się dzieje? Halo, komisariat. 270 niewyjaśnionych spraw. To jest w tym roku i w ubiegłym 344. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Obawiam się, że to jest jedyny komisariat na całe miasto. Możemy to tutaj sprawdzić. Komisariat. Zobaczmy z daleka. No właśnie, nie ma więcej. To jest jedyny. Więc coś tu będzie trzeba jeszcze dostawić i ja może dałbym to w takim razie gdzieś tu. Zobaczmy, czy na przykład taki się zmieści. No, to jest troszkę duże, ale też mamy tutaj sporo miejsca. To znaczy, akurat przewody w tym miejscu przeszkadzają. Tutaj by mogło być, ale znowu jest droga, tak? Pomiędzy tymi magazynami bym nie chciał tego dawać. To by raczej sensu nie miało. Tutaj się nie zmieścimy. A na przykład za tymi budynkami jakoś tak? Okej. Okay. To powinno tutaj działać i przy okazji będą jacyś pracownicy. Tylko ja bym może usunął, że muszą iść na tamten przystanek, żeby ktoś tu pracował. A czy zmieścimy na przykład chodnik tędy? To się uda. Teraz. Krateczki, tak. Idziemy sobie stąd, mniej więcej po linii. Trochę chyba krzywo. Dalej. Przejdziemy jakoś dotąd, tutaj zakręt, tutaj połączenie. Możemy też połączyć się w tym miejscu, jeszcze takie jedno i może coś na przykład po tej stronie. Tyle powinno wystarczyć. No i oczywiście musimy wam jeszcze kupić pojazdy, także sortujmy na przykład po prędkości i mamy coś takiego, 180 km na godzinę. No i takich białych radiowozów chyba jeszcze nie mam, także bierzemy po prostu do pełna. No i wy też będziecie potrzebowali tutaj paliwa. To będzie ten budynek, tak, małe centrum dystrybucyjne, to sobie podpinamy i widzę, że nie ma aktualnie tych beczek, więc to też możemy kupić. Taka dodatkowa jedna cysterna. No a teraz wróćmy może tutaj, ponieważ jeszcze wszystkiego nie skończyłem. Posadź krzewy, bierzemy taki duży pędzel i ja bym tutaj wszędzie między tymi budynkami pojeździł. Bo tutaj to jest nawet tak ładnie, zielono. A w tych okolicach, no to taka po prostu goła trawa. No a poza takimi krzewami, to ja bym wziął na przykład może jeszcze jakiegoś świerka i posadził to tak bardziej pojedynczo. Bo jednak takich drzew, to ja bym nie chciał za dużo. Tutaj coś takiego, ja nie wiem, czy to się klika, czy tylko idzie taka sadzonka i potem to wyrośnie. No bo tutaj niby kliknąłem i się pojawił, więc możliwe, że akurat tutaj to nie ma miejsca. No dobra, mniejsza z tym. Spróbujmy jeszcze. Okej, tu się coś udało. Dalej, gdzieś tutaj sobie klikniemy. Pięknie. Za tym pomnikiem też coś może być. Tutaj gdzieś na przykład przy parkingu pewnie. No i może jeszcze na przykład coś tu. O ile się znajdzie miejsce. Może być z tym ciężko. Okej, coś się kliknęło, jakaś jedna taka choinka czy tam świerk jest. Coś mamy tutaj. Dalej jeszcze taki w tym miejscu. Jeszcze tak się zastanawiam nad tą gorzelnią, ponieważ w zakładach spożywczych pracowników jest dosyć dużo. Nawet nie możemy składować ani wysłać żywność. No bardzo fajnie. Fajnie, że mamy tego więcej, ale raczej eksportem za granicę nie będę się zajmował. To już jest serio, drobiazg. Ale fajnie by było, żeby tego alkoholu było więcej, żeby jednak ta produkcja była szybsza. Bo w tym momencie to można chyba podejść tylko z jakichś dwóch budynków. Tak, tutaj z tego oraz z tego. Więc ja bym spróbował. Może zrobić jeszcze jakiś chodnik tędy, na przykład nad tymi taśmociągami i byłoby im bliżej. No spróbujmy zacząć jakoś stąd. Idziemy pod takim kątem. Teraz takie stalowe schody postawilibyśmy jakoś na przykład tak. Takie same po drugiej stronie. I teraz stąd przejdziemy sobie na przykład jakoś w tym kierunku i połączymy się przy tej gwieździe. No i zobaczmy, jak to wygląda teraz. No zobaczcie, od razu lepiej. Tak to trzeba było robić, a nie, że ja kombinowałem jakoś po tej stronie i praktycznie nic to nie dało. Teraz to tego alkoholu będzie mnóstwo. Jeszcze tak zerkam do tej hali montażu samolotów, no ale niestety ten przez cały odcinek nie został wyprodukowany. 2 na 500 pracowników, 33 na 300 inżynierów. No po prostu tragedia. Co tu się dzieje? Przecież takim tramwajem, a no tak, nikt nie jedzie. Ciekawe. Dalej tutaj, też nikt nie jedzie. Kolejny mamy w tym miejscu, 9 robotników, 11 pasażerów. Po co tam jadą pasażerowie? Coś tutaj chyba na mnie działa, przecież pasażerowie to powinni wszyscy wysiadać tu. Zobaczmy na ten rozkład jazdy. To będzie chyba ten przystanek, zgadza się. Także tutaj nie tak, tylko o, w tym miejscu. To my mamy tutaj wyładunek, tak.
uczniów i pasażerów, dobra, ale pewnie jest możliwość ich wysiadania na tych kolejnych przystankach i oni tam jadą z nadzieją, że coś tam się znajdzie. No niestety nic się nie znajdzie, także tego się pozbywamy, ale ogólnie to nie rozwiąże problemu tego, że nie mamy tam pracowników. A jeszcze raz, pokażcie mi, co się dzieje tutaj. Tu jest 90. Dalej, w tym zakładzie, aha, to jest i tak ograniczone. W hucie aluminium też mamy to ograniczone. Dalej, zakłady chemiczne, no tutaj są jacyś pracownicy. Zakłady włókiennicze też. Także no nie wiem, co wam tutaj poradzić. Mnóstwo tych tramwajów jeździ, także no pracownicy powinni się jacyś znaleźć. Ja to po prostu na razie tak zostawię. Możliwe, że będzie trzeba dobudować jeszcze budynków w tym mieście. Chociaż ja nie wiem, gdzie to się zmieści. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Także taki odcinek raczej o poprawkach. Dołożyliśmy kolejny samolot. Mamy tutaj te pola. Co jeszcze zrobiliśmy? Walka z korkami, tak, ale chyba nie do końca udana. To znaczy, no tak, nie do końca udana, koreczki dalej są w tym miejscu. Może nie ma ich za bardzo tutaj, ci dalej mają problem z wyjazdem, przynajmniej ci się nie blokują na tych wyjazdach z parkingów, no jedna rzecz. I co jeszcze zrobiliśmy? Dobudowaliśmy tutaj mnóstwo bloków i jakieś atrakcje. Także jeśli podobał wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa, cześć, cześć.